find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Moi drodzy, witam serdecznie. Witam was serdecznie. To się dzieje. To się dzieje, moi drodzy. To się dzieje. No słuchajcie, jak widzicie, jest powrót army. Zrobimy sobie dzień. Zrobimy sobie dzień, jaki był Zeus pod Y. Moi drodzy, no pixel. Dobre czasy wracają. Chciałbym was zaprosić oczywiście na serwer. Na serwer army, który potrwa, no zobaczymy ile tak naprawdę. Zobaczymy ile. Na misji oczywiście no pixelowej. Możecie tutaj wstępnie zobaczyć, co mamy na mapie. Mamy bar u Kamilka i ziemniaczka. Jest to misja nopixelowa, która była ostatnia czasu, czyli bardzo mocno przez nas zedytowana. Bardzo dużo rzeczy jest tutaj zrobionych. Jak wiecie, tam jakieś bugowanie, no pewnie może być coś takiego. Na pewno będziemy chcieli to wszystko naprawiać. Słuchajcie, w związku oczywiście z moim powrotem na Twitcha odbędzie się również niedługo już i zapraszam was. Streamek. I będzie to streamek oczywiście ze szkolenia barmaństwa. Tak jest, ze szkolenia barmaństwa, moi drodzy. Więc oczywiście na niego też serdecznie zapraszam. Na serwerze na pewno pojawi się Pago, Pauli, Soushibo, Junka, ja i wiele innych streamerów. Na pewno zobaczycie takie osobistości jak Marian Minkowski, Rudolf Hess, czy nawet Paul Goodman. Słuchajcie, myślę, że będzie to super przeżycie i zobaczymy, jak się przyjmie w dobie GTA, gdzie rzeczywiście przesyt jest już tego GTA, gdzie mieliśmy przerwę dosyć długą od army, bo myślę, że będzie to półtora roku, jak nie dwa lata. Na pewno od misji nopixelowej będą to dwa lata, dwa i pół. Więc na pewno będzie to nie lada wyzwanie też dla nas, jako administracji, żeby to wszystko pociągnąć. Oczywiście, jeśli chcecie się tutaj znaleźć na serwerze, to wchodzicie sobie na forum stanleyxite.pl i niedługo w aplikację na obywatela pojawi się nowa zakładka składanie podań. Jeszcze nie jest otwarte na armę, ale jeśli będziecie chcieli złożyć podanie na obywatela, będziecie tam zaznaczali na serwer armę 3 po prostu stricte. Jeśli ktoś ma obywatelstwo na GTA, będzie mógł się ubiegać obywatelstwo na armię 3, jakby to się przeniesie z GTA na armę. Więc jeśli ktoś już ma obywatela, nie musi składać. Jeśli ktoś jest i był i grał bardzo długo na serwerze, a nie dodaliśmy go jeszcze do Discorda prywatnego, lub ktoś ze streamerów będzie chciał zagrać na tym serwerze, na armię 3 spróbować, to śmiało do mnie piszcie na Discordzie, zostaniecie zaproszeni na prywatnego Discorda, gdzie będziecie mogli mieć szybciej przeciek informacji, co się dzieje i kiedy to będzie dokładnie. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, przejdźmy się jeszcze kawałek. Przed tym, zanim zakończę materiał. Przejdźmy się jeszcze kawałek. Otworzymy sobie garaż, co tam nam dało. Forda. Oczywiście standardowo. Jak widzicie, moja twarz. Po prawej stronie kierownica. No tego się nie zapomina, moi drodzy. Tego się nie zapomina. Więc jak wiecie, willa szeryfa jest bardzo blisko komendy. No właśnie, oj, ale śliska się to auto. Niesamowicie. Jonesiego z 2016 albo 15 robił te auta. Jonesy
Słuchajcie, no zapraszam was, na pewno osoby, bardzo dużo osób jest takich, które nie grało na armię, a bardzo ubolewało, że nie zagrało. Teraz jest ta szansa, żebyście zagrali na prawdziwej, realistycznej misji, którą rzeczywiście mieliśmy przez długi czas, gdzie Mateusz poznawał armę Pongowski, gdzie rzeczywiście koń grał Pauli, gdzie był Leszek Miller też, gdzie będzie Mokotów też. A w Mokotowie będzie, uwaga, uwaga, nie jeden, Flipper, dobrze, dobrze znany nam też Mokotów, E36. I to jeszcze te budki, które stawiałem, ja pamiętam tą budkę. Ła, to jest ta komenda duża, proszę bardzo. Czyli jednak rzeczywiście jest to jeszcze zedytowana ta misja, no ta ostatnia z tego co widzę, tak, pamiętam jeszcze jak robiłem tą mapę tutaj. Więc naprawdę fajnie się trafiło. Dobra komenda się trafiła też. Dobra, nie będziemy tam wjeżdżać. Oho. Pierwsze bugi wciąga mnie ściana już. Dobra, pójdźmy na górę i... Zobaczymy, czy ja mogę to wszystko... Nie, nie mogę. Dobra. Czy nie posiadam karty policyjnej? Czyli coś muszę zrobić. Ja nie pamiętam dokładnie co. Więc zaraz to sobie ogarnę wszystko. Ale nie pamiętam, co tam dokładnie miałem zrobić, żeby wejść na tą komendę, aż głupio, no ale tak jest. Więc zapraszam was, a ja się z wami żegnam. Oczywiście Zeus i eventy zombie też się pojawią, bo tego mi brakowało. Tego mi brakowało na armię. Każdy dobrze wie. Mamy też nasz super szpital. Och, przepraszam bardzo. Tu jest ten szpital. Ten, gdzie tu jest dla psychiatryczny. Tu są strażacy. O, moi drodzy. Myślę, że to będą dobre czasy. I oby wytrzymało to jak najdłużej. Bądźcie aktywni. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. I oczywiście zapraszam was już na Twitcha, bo zrezygnowałem z Facebooka. Pozdrawiam was i widzimy się na serwerze. Trzymajcie się.